Witam panie pośle, spotykamy się po dość długiej nieobecności pańskiej w naszej telewizji internetowej. Spotykamy się po zmianach, jakie nastąpiły we władzach wojewódzkich Platformy. I właśnie nie wiem, czy nie z tego powodu jest pan mało widoczny w mediach, ale w mediach ogólnopolskich. Pan bywał gościem częstym, teraz jest to jakoś słabiej. No to naturalna kolej rzeczy, która następuje w przypadku osób, które medialnie były wykorzystywane o niemal do korzeni. Doświadczałem takiego, wpisując to słowo w cudzysłów, wykorzystania wtedy, kiedy pracowałem w Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen. Nie było dnia, by nie przeprowadzono ze mną co najmniej 3-4 wywiadów. Nie było dnia, by mnie gościł rano w radio publicznym, a wieczorem w publicznej telewizji. Ale te czasy, na całe szczęście dla mnie i dla Polaków, którzy być może tym wizerunkiem już się nieco znużyli, minęły. Obecnie jestem w mediach wtedy, kiedy wymaga tego rozsądne przekazywanie informacji o działaniach sejmowych. Nie należę do dyżurnych posłów mojego ugrupowania, którzy patrolują codziennie korytarze sejmowe, ponieważ są stałymi dawcami informacji, pokarmu medialnego dla telewizji. To osoby, które mieszkają w Warszawie. Ja natomiast jestem obecny wtedy, kiedy coś się dzieje. Wtedy, kiedy jestem sprawozdawcą ustaw sejmowych, wtedy, kiedy przemawiam w imieniu mojego klubu parlamentarnego lub wtedy, kiedy komentuję wydarzenia dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego lub krajowego, bo należę do tych posłów, którzy są wyspecjalizowani w pewnej problematyce. Ja realizuję taką harwardzką zasadę. Wiedzieć o wszystkim dużo, ale o jednym wszystko. I dla mnie tym wszystkim jest sprawa bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Europy. Chciałbym pana teraz spytać, panie pośle, o raport pana ministra Millera, o konsekwencje tego raportu, o opinię opozycji parlamentarnej na temat tego dokumentu i o zmianę ministra obrony narodowej. Z pańskiego punktu widzenia, bo pan jest tam wewnątrz, pan jest w środku tego młyna, który się tam toczy w Sejmie. Jak by pan to króciutko ocenił? No, raport na pewno jest dokumentem wypracowanym przez grono profesjonalistów i oferuje opinie bardzo zrównoważone wtedy, kiedy mówi o faktach. Wiele z nich to fakty, które rekonstruują przebieg wydarzeń. Wtedy, kiedy raport zaczyna serwować nam opinie ogólne, wtedy staje się nieco kontrowersyjny. Staje się kontrowersyjny wtedy, kiedy wyważając jak gdyby racje polskich specjalistów i specjalistów rosyjskich, na przykład twierdzi, że nasi lotnicy, którzy zawiadywali lotem smoleńskim, nie zamierzali lądować, a wykonywali tylko i wyłącznie symulację lotu. No więc niestety i tu uderzmy się w nasze polskie piersi i rzeczywiście przybierzmy smutny wyraz twarzy, gdy komentujemy ten fakt, tą kwestię. Niestety odnoszę wrażenie, że było inaczej, że piloci nie zamierzali cokolwiek symulować, lecz po prostu chcieli wylądować i odstąpili od tego w ostatniej chwili, ale ta ostatnia chwila to nie była jednostka retoryczna, tak jak to się mówi, w ostatniej chwili, tylko to była ostatnia chwila rzeczywiście tego lotu. A więc stało się, ta decyzja została podjęta zdecydowanie za późno, dlatego że miała charakter interwencyjny, intencje były inne.
ale to są kwestie interpretacji. Sam raport jest kawałem solidnej roboty. Komentowanie stosunku opozycji wobec tego raportu nie uchodzi mnie, który stara się zawsze nie jątrzyć, a wypowiadać opinie zrównoważone. To, co twierdzi opozycja, nie może być przez nas wzięte w ogóle pod uwagę, dlatego że to są komentarze amerytoryczne. To jest jeden wielki, gigantyczny atak polityczny, który nie ma żadnego waloru merytorycznego. W związku z tym, wtedy, kiedy przecież mówimy o rekonstrukcji pewnego wydarzenia i o interpretacji faktów składających się na to wydarzenie, tego rodzaju postawy po prostu stają się szkodliwe, dla jednych śmieszne, dla innych bardzo smutne, ale nie posiadają, powtarzam to raz jeszcze, żadnego waloru rzeczowego. I warto też podkreślić to, że raport nie jest tylko diagnozą. Ten raport zaoferował wiele idących bodajże w setki, nie w dziesiątki, ale w setki wniosków ogólnych i bardziej szczegółowych, które są od razu wdrażane. Ba, powołano nowego wiceministra w resorcie obrony narodowej, który ma się zajmować tylko i wyłącznie wdrożeniem wniosków płynących z tego raportu. To znaczy dużo. To znaczy, że nasze państwo to nie państwo tylko jeremiad i opinii i ocen, diagnoz, ale to twardej roboty, która przekłada te opinie na konkretne działanie. Inne zmiany personalne, mam na myśli tutaj również zmiany na stanowisku ministra obrony narodowej i konsekwentnie prowadzone zmiany również w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo przecież obecny minister, pan Siemoniak, wywodzi się z resortu spraw wewnętrznych, tam sprawował funkcję wiceministra. Też oceniam dobrze. Siemoniak to zahartowany biurokrata w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Za co wziął się, a brał się za trudne sprawy, czynił to w sposób odpowiedzialny, z dobrym skutkiem. Żal mi tylko Bogdana Klicha, że opuścił jako bardzo zasłużony minister, autor wielkiej reformy w naszej armii, która dała efekt uzawodowienia armii, skończenia z pospolitym ruszeniem, jakim jednak był pobór powszechny, że odszedł w takiej trudnej chwili dla siebie, w chwili, kiedy można skojarzyć jego osobę z tymi nieprawidłowościami, które miały miejsce w armii. Ale z drugiej strony, no cóż, taki jest los tego, kto stoi na czele resortu, w którym nieprawidłowości zostały odkryte. On ponosi odpowiedzialność nie tylko i wyłącznie zupełnie konkretną, realną i karną, ale również polityczną. I z powodów politycznych odszedł. Poczuwał się do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, aczkolwiek to poczucie ma właśnie ten wymiar nie formalno-karnoprawny, ale polityczny. Panie pośle, nadal opozycja, a szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, uważa, że ten dokument jest niekompletny, nieprawdziwy, niewiarygodny i ciągle właśnie wydaje im się, bo myślę, że to jednak wydaje im się, że tutaj zadziałała jakaś teoria spiskowa. Oni ciągle mówią o jakimś zamachu. Mówię cały czas o Smoleńsku, o tej nieszczęsnej katastrofie i o zespole Macierewicza, który się wręcz wypowiada tak, że daje nam do zrozumienia, że to właściwie był jakiś zamach. Czy pan w ogóle dopuszcza taką ewentualność? Czy w ogóle ci, którzy badają tę sprawę, a więc prokuratura wojskowa, komisja pana ministra, czy może wejdzie również w ten problem prokuratura cywilna, czy w ogóle
panu się zdaje, że jest taka wersja możliwa i czy to będzie badane, sprawdzane? No, moja opinia dotycząca tej kwestii ma charakter bardzo, chciałbym rzec, pomocniczy, ale byłbym nieprecyzyjny, niezobowiązujący. Nie jestem specjalistą z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia lotów i rozwiązywania problemów, które stoją przed nami po katastrofach lotniczych. Natomiast biorę pod uwagę to, co mówią specjaliści. Więc specjaliści w Polsce, eksperci od spraw lotniczych w Rosji, obserwatorzy międzynarodowi, analiz, które były dokonywane tu w Polsce i przez MAK, a również prokuratura wojskowa wykluczają przeprowadzenie zamachu na samolot prezydencki. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak pójść śladem tych, którzy się na sprawie znają i również stwierdzić, że zapewne oni rację mają, tym bardziej, że nikt alternatywnie nie przedstawił jakichkolwiek dowodów, które by zaprzeczały opinii tych ekspertów i tych, którzy pochylili się nad problemem i miesiącami go studiowali. Zespół natomiast pana posła Macierewicza powstał nie dlatego, żeby cokolwiek wyjaśnić w sferze okoliczności wiadomej katastrofy, tylko po to, żeby być platformą ataku na rząd Donalda Tuska. No i z tego zadania Macierewicz i jego zespół się doskonale wywiązują, ale to już jest zupełnie inna bajka, nie ma nic wspólnego z działaniami ustaleniowo-eksperckimi. To jest po prostu czysta polityka, że uprawiana na poziomie błota i bazaru, to inna sprawa.